Wysoka Komisjo, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Posłowie, bardzo dziękuję za zaproszenie na posiedzenie tej komisji, której celem ma być wyjaśnienie przypadków nielegalnej inwigilacji za pomocą systemu Pegasus, narzędzia, którego używanie w polskim porządku prawnym, w moim najgłębszym przekonaniu, nie jest legalne. W dniu dzisiejszym wystąpię przed Państwem w podwójnej roli. Z jednej strony jestem ofiarą przestępstwa nielegalnej inwigilacji skierowanej przeciwko mnie tylko dlatego, że jako prokurator, który wykonywał swoją pracę, wszczęłam śledztwo w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych w Polsce, w sprawie bardzo niewygodnej dla polityków rządzącej partii. To śledztwo zostało mi odebrane i po 4 godzinach zakończone. Jestem również członkiem Stowarzyszenia Niezależnych Prokuratorów Lex Super Omnia, którego członkowie są szykanowani, dyscyplinowani, wysyłani w karne delegacje tylko dlatego, że krytykują upolitycznienie prokuratury i naruszanie jej niezależności przez Zbigniewa Ziobrę, który będąc politykiem pełni jednocześnie funkcję prokuratora generalnego. Jako czynny nadal i urzędujący prokurator nie mogę jednak pominąć też pewnych bardzo istotnych w mojej ocenie elementów dotyczących prawnych aspektów zaistniałej sytuacji. Pierwszą informację o możliwości włamania na mój telefon przy użyciu Pegasusa uzyskałam drogą mailową z firmy Apple 23 listopada ubiegłego roku. Ta informacja została ponowiona w dniu 24 listopada już w formie bezpośredniej wiadomości tekstowej wysłanej na mój numer telefonu. Z tego alertu wynikało, że firma Apple jest przekonana, że mój telefon był celem cyberataku ze strony służb państwowych, a sprawcy zaatakowali mnie indywidualnie, to jest wybrali mnie na cel tego ataku z uwagi na to, kim jestem i co robię. W tym alercie było też ostrzeżenie, że jeżeli iPhone został przejęty przez służby, zyskały one zdalny dostęp do wszystkich moich wrażliwych i poufnych danych, komunikatorów, a także do kamery i mikrofonu telefonu. Dla pełnej oceny tej informacji uzyskanej od firmy Apple istotny jest przy tym fakt, że 23 listopada 2021 roku firma ta poinformowała opinię publiczną o skierowaniu pozwu do sądu przeciwko izraelskiej firmie NSO Group, producentowi Pegasusa, za działania na szkodę użytkowników urządzeń Apple. I w związku z tym złożonym pozwem tego samego dnia Apple poinformowała niewielką liczbę swoich użytkowników, w tym również mnie, że mogli być celem takiego ataku. Mając tą świadomość, 25 listopada złożyłam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o przełamaniu zabezpieczeń informatycznych mojego telefonu i bezprawnego pozyskania znajdujących się w nim danych. 28 listopada 2001 roku skontaktował się ze mną ekspert Citizen Lab, John Scott Railton, którego pewnie mieli Państwo okazję poznać i wysłuchać podczas posiedzeń komisji. Nawiązaliśmy kontakt i mój telefon został poddany zdalnej diagnostyce w celu zweryfikowania faktu cyberataku Pegasusem. Po przeprowadzonych badaniach przez Citizen Lab okazało się, że w okresie od czerwca do sierpnia ubiegłego roku mój telefon został 6-krotnie zainfekowany oprogramowaniem Pegasus. I tu taka chwila pewnej osobistej refleksji. Ja dokładnie w tym momencie pamiętam chwilę, kiedy zadzwonił do mnie ekspert Citizen Lab i poinformował, że mój telefon został rzeczywiście zhakowany. I to, co było do tej pory pewną niepewnością, potwierdziło się. I mimo tego, że nic złego nie zrobiłam, mimo tego, że nie popełniłam żadnego przestępstwa, że przestrzegam prawa, jestem uczciwym obywatelem, państwo, którego jestem również funkcjonariuszem, postanowiło użyć wobec mnie tak bezwzględnego i tak bezprawnego narzędzia. Ta świadomość, że zostałam odarta całkowicie z prywatności, że ktoś uzyskał dostęp do wszystkich, nawet najbardziej intymnych aspektów mojego życia. Miał wgląd bez żadnych ograniczeń w każdą jego sferę, nie tylko życia osobistego, ale również zawodowego. I że dotyczy to każdej osoby, która miała ze mną kontakt. Rodziny, znajomych, współpracowników. Jest to uczucie, którego naprawdę nie życzę nawet najgorszemu wrogowi. Ofensywność oprogramowania Pegasus, jego możliwości techniczne skutkują totalną i nieograniczoną w czasie inwigilacją. Przejęciem całkowitej kontroli nad telefonem
przechwyceniem całej jego zawartości od SMS-ów, maili, listy kontaktów, hasła dostępów do aplikacji bankowych, zdjęcia, dokumenty, kalendarz, lokalizację, również śledzenie, podsłuchiwanie, rejestrowanie aktywności każdej osoby i każdego miejsca z otoczenia osoby inwigilowanej tym programem przez mikrofon i kamerę. To wszystko sprawia, że używanie Pegasusa przez służby specjalne jako narzędzia do kontroli operacyjnej jest bezprawne. Co więcej, program ten, łamiąc zabezpieczenia telefonu, umożliwia umieszczanie w nim nowych danych informatycznych, treści, których wcześniej tam nie było. Umożliwia zmianę danych dotychczasowych, czy też usuwanie danych, które tam były. Telefon, który został zaatakowany Pegasusem, pozostaje takim na zawsze. Pegasus ma możliwość zmiany oprogramowania fabrycznego urządzenia, pozostawienia luk w systemie, które umożliwiają nieautoryzowane wejścia i pozyskiwanie danych w przyszłości. Więc śmiało można powiedzieć, że Pegasus jest bronią o charakterze cybernetycznym i nie może być legalnie stosowany do przewidzianej prawem kontroli operacyjnej. Dlatego też po złożonym przeze mnie zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa byłam dwukrotnie przesłuchiwana. Zadeklarowałam, że udostępnię polskim organom ścigania swój telefon do badań. Zawnioskowałam o zwrócenie się do firmy Apple o zabezpieczenie danych informatycznych będących w posiadaniu tej firmy, a potwierdzających fakt włamania na mój telefon. Prokuratura po niespełna miesiącu odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie, uznała, że nie ma tutaj żadnego przestępstwa. Na tą decyzję złożyłam zażalenie zgodnie z polską procedurą do sądu. Pomimo upływu prawie 9 miesięcy nie mam żadnej informacji, co z tą sprawą aktualnie się dzieje. Szanowni Państwo, oczywistym jest, że w celu ścigania najgroźniejszych przestępstw, w celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania przestępczości powinna być wykonywana kontrola operacyjna. Jednakże zgodnie z prawem, zgodnie z polskim porządkiem prawnym, taka kontrola może być podejmowana przez służby tylko wówczas, kiedy w danej sprawie wobec określonej osoby inne środki wykrywcze czy dowodowe okazały się bezskuteczne albo nieprzydatne. I tak kontrola operacyjna, ponieważ jest środkiem ostatecznym, bo stanowi ogromną ingerencję w konstytucyjne prawo każdego z nas do prywatności i wolności komunikowania się, musi mieć precyzyjną i jasną podstawę prawną. A w demokratycznym państwie, w demokratycznym społeczeństwie może być podejmowana wyłącznie w celu obrony społeczeństwa przed przestępczością i patologiami. W Polsce na podstawie dotychczasowych ustaleń Najwyższej Izby Kontroli nie mamy wątpliwości, że nabywcą oprogramowania Pegasus w 2017 roku było Centralne Biuro Antykorupcyjne. Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z polskimi przepisami może podejmować kontrolę operacyjną wyłącznie w zakresie swoich kompetencji przyznanych mu ustawą w odniesieniu do konkretnie wyliczonych przestępstw wskazanych w ustawie. Przy czym istotne jest, że CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, może korzystać z tej kontroli operacyjnej tylko w takim celu, jakim jest zwalczanie korupcji w życiu publicznym, gospodarczym, także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. I chcę w tym momencie kategorycznie podkreślić, że nie znajduję żadnych podstaw ani faktycznych, ani prawnych, aby w tym kontekście służba ta mogła podejmować wobec mnie jakiekolwiek działania oparte na przepisach prawa. Polski minister sprawiedliwości, będący jednocześnie prokuratorem generalnym, Zbigniew Ziobro, publicznie deklaruje, że z tego co pamięta, nie wyrażał zgody na wykorzystanie Pegasusa do kontroli operacyjnych prowadzonych przez służby za zgodą sądu. Oświadczenie Zbigniewa Ziobry, które w mojej ocenie jest niewiarygodne, ma jeszcze jeden aspekt. Jest on prokuratorem generalnym. Prezentuje publicznie brak jakiejkolwiek wiedzy o stosowaniu Pegasusa w Polsce, mimo że jako prokurator generalny zgodnie z przepisami sprawuje kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, ma prawo w nie wglądu i co najważniejsze okresowo analizuje dopuszczalność stosowania środków technicznych
z uwagi na ich rodzaj, miejsce i sposób wykorzystania. Zatem nie ma możliwości, chyba że jest to celowe niedopełnienie obowiązku w tym zakresie przez prokuratora generalnego, aby nie wiedział on, że Pegasus w Polsce był wykorzystywany. Szanowni Państwo, kończąc swoją wypowiedź, oddając się do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o ewentualne pytania, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na pewne wnioski, które nasunęły mi się w tej sprawie, do których doszłam jako praktyk, jako prokurator prowadzący postępowania. Pegasus jest systemem do wykorzystania, do którego służby nie potrzebują żadnej technicznej współpracy ze strony operatorów telekomunikacyjnych, co jest zasadą przy legalnie zarządzonej kontroli operacyjnej. Kontrola operacyjna w Polsce jest regulowana szeregiem aktów prawnych, natomiast nie przewidują one i zapewne nadal nie regulują stosowania tego środka technicznego, a więc nie można w żaden sposób powoływać się na legalność jego wykorzystania. A to z kolei rodzi pokusę funkcjonariuszy do wykorzystywania tego oprogramowania poza wszelką kontrolą i bez jakiegokolwiek dokumentowania przypadków jego użycia. Pegasus jest systemem, który z założenia miał nie pozostawiać żadnych śladów na telefonach, na urządzeniach, na których był instalowany. Co więcej, ma zaprogramowaną funkcję samousuwania w chwili, gdy uzna, że podejmowane są jakieś próby jego namierzenia. Jeśli na czele polskich służb stoją osoby takie jak Mariusz Kamiński, osoba, która w 2015 roku została wprawdzie nieprawomocnie skazana za nadużycia i wyłudzenia zgód na przeprowadzanie kontroli operacyjnych, to jeśli mając możliwość i mając dostęp do narzędzia nie pozostawiającego żadnych śladów swojego użycia, jednocześnie mającego tak potężne możliwości techniczne, które umożliwia dostęp do całego życia osoby inwigilowanej w ten sposób, służby państwowe nie wykorzystały tej możliwości w sposób pozaprawny i nie w celu ścigania przestępstw, a w celu uzyskania wiedzy jako takiej, że założono, że jak się szuka, to się coś znajdzie. I może nie dowody przestępstwa, a na przykład materiały dyskredytujące, czy też mogące posłużyć do szantażu. I pozwolę sobie zakończyć takim stwierdzeniem, że naszym zadaniem i zadaniem państwa jest bezwzględne wyjaśnienie kwestii używania tego rodzaju oprogramowań nielegalnych. Zacytuję tu może zdanie angielskiego filozofa z przełomu XVI i XVII wieku, Francisa Bacona, który powiedział, że wiedza to władza. I państwa zadaniem jest sprawić, aby ta władza nie pozostała bez kontroli. Jeżeli Polska, jak i inne kraje europejskie mają pozostać demokratycznymi państwami prawa, nie ma innej drogi niż rzetelne wyjaśnienie tej kwestii i zapewnienie takich podstaw prawnych, aby takie sytuacje nigdy się nie powtórzyły, aby nie dochodziło do nielegalnych inwigilacji obywateli krajów tylko dlatego, że z jakichś powodów są oni niewygodni dla władz swojego kraju. Dziękuję. Thank you, Ms. Wroszek. Before I pass the floor to Mr. Girtik, for those members present who would like to take part in the Q&A session, please indicate so now so we can make a speakers list. Thank you, and also